Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Nowakowski, jestem dyrektorem Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i chciałbym zaprosić Państwa na kolejną rozmowę w ramach naszego projektu Nierozłączni – Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich. Tym razem rozmawiać będziemy o filosemityzmie w Polsce. Do udziału w debacie zaprosiliśmy panią doktor habilitowaną Romę Sendykę, wykładowczyni na Katedrze Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożycielkę i kierowniczkę Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Pani doktor Sendyka zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Jest autorką książek, m.in. Nowoczesny esej, Studium historycznej świadomości gatunku, czy Od kultury ja do kultury siebie. Jest też współredaktorką opracowań i artykułów poświęconych badaniom nad pamięcią historyczną. Pracuje obecnie nad teorią niemiejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa. W ramach tych badań prowadzi zespół badawczy realizujący grant Nieupamiętnie miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce. Jest też współkuratorką wystaw, m.in. Widok za bliska, inne obrazy zagłady. Drugą uczestniczką panelu będzie dr Elżbieta Janicka, historyczka literatury, artystka wizualna, autorka książek m.in. Sztuka czy naród, Festung Warszał, Przemoc filosemicka, Nowe polskie narracje o Żydach we współautorstwie z Tomaszem Żukowskim. Jest również kuratorką wystaw, m.in. Ja, fotografia, Miejsca nieparzyste czy Inne miasto we współautorstwie z Wojciechem Wilczykiem. Bada społeczno-kulturową prawomocność przemocy i wykluczenia. Jej studia obejmują m.in. kategorie opisu zagłady, topografię symboliczną dawnego obszaru getta warszawskiego czy polski antysemityzm. Pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie poprowadzi, tak jak i wszystkie poprzednie, pan redaktor Adam Szostkiewicz z tygodnika Polityka. Bardzo serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy kolejną rozmowę z cyklu Nierozłączni o relacjach polsko-żydowskich pod patronatem Muzeum Galicja, Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie. Skąd ja do Państwa mówię? Nazywam się Adam Szostkiewicz, ale najważniejsza rzecz, że dzisiaj będziemy rozmawiać o filosemityzmie. I będą nas przez ten temat prowadziły z moją skromną pomocą dwie osoby, które się tym tematem, powiedzmy kulturowym tematem pamięci i percepcji Żydów zajmują. I w związku z tym właśnie poprosiliśmy nasze panie do podzielenia się z nami wszystkimi wiedzą na ten temat. Pani Elżbieta Janicka jest historyczką literatury. Pani Roma Sendyka też zajmuje się literaturą i bardzo dobrze, bo literatura w różnych swoich odcieniach, mówię to jako polonista z wykształcenia, no oczywiście jest takim lustrem, w którym
przegląda się kultura, przegląda się społeczeństwo. A w tej konkretnej sprawie relacji polsko-żydowskich, czy szerzej nieżydowsko-żydowskich, no szczególnie dużo materiału znajdziemy, ale nie zawsze możemy sobie z nim radzić, umieć go zinterpretować, ogarnąć. To nie są proste rzeczy, to jest całe bogactwo przez wielki szmat czasu zgromadzone. Mówię o Europie, mówię o Polsce. No i teraz ten labirynt bardzo ciekawy staje przed nami w konkretnej sprawie, sprawie tak zwanego filosemityzmu, czyli no, dosłownie przyjaźni, może miłości do, no właśnie, proszę pani, do kogo? Bo filosemityzm oznacza dosłownie przyjaźń, miłość, pozytywne nastawienie do osób semickich. Tak to chyba trzeba by słownikowo, filologicznie rozumieć. Jak panie to widzą? Jak panie definiują ten nasz główny temat dzisiejszy, filosemityzmu? Może zacznijmy tak po kumotersku. Ja studiowałem w UJ-cie, pani syndyka pracuje w Katedrze Antropologii Literatury, jest badaczką pamięci właśnie kulturowej, także w Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam państwa. To jest oczywiście słuszna rzecz dla filologa podstawowa. Najpierw ustalmy pojęcia i sprawdźmy, czy mówimy tym samym językiem. I gdy dostałam zaproszenie do tej rozmowy, zastanawiałam się, czy ja się w ogóle zajmuję filosemityzmem, ale pomyślałam, że rzeczywiście zajmuję się relacjami tych, którzy nie są Żydami, do tych, którzy się identyfikują jako Żydzi. Przede wszystkim tymi relacjami współczesnymi czy też powojennymi. Próbuję rozeznać, co się stało z tymi, którzy widzieli zagładę i jak ją pamiętają, jak się do niej odnoszą. Więc chwilę mi to zajęło, zanim ustaliłam sama z sobą, czy ja się zajmuję filosemityzmem i oczywiście przemknęło przez moją pamięć wiele wydarzeń, które gdzieś by się lokowały w tej właśnie przestrzeni. Natomiast gdy myślałam nad samym terminem, to oczywiście on jest kłopotliwy, bo filosemityzm pojawia się dokładnie, to jest termin, który pojawia się w języku antysemitów, tak? To jest termin, który zostaje wykorzystany do dyskredytacji przeciwników antysemityzmu, więc zastanawiam się, czy w ogóle powinniśmy dzisiaj, rozmawiając w Muzeum Galicja, używać tego terminu, czy nie powinniśmy go jakoś przekształcić, bo de facto reaktywujemy język antysemicki. I tak jak antysemityzm jest de facto eufemizmem, dlatego że on zastępuje termin częstszy wtedy, kiedy ten termin antysemityzm się pojawia pod koniec XIX wieku, on ma zastąpić bardzo ostry, jasny termin Judenhass, tak? Czyli nienawiść do Żydów. Nienawiść. Prawda? Więc antysemityzm staje się rodzajem takiego omownego, właśnie łagodniejszego, nieco scjentystycznego, tak? Sprawia wrażenie terminu naukowego, a więc profesjonalnego. Nic za nim się takiego poważnego wydaje się, że się nie kryje. Natomiast oczywiście należałoby go tak czytać. Antysemityzm to jest po prostu Judenhass, nienawiść do Żydów. Więc czy filosemityzm to jest miłość do Żydów? To jest pytanie, czy właśnie nie lądujemy w jakimś lustrzanym odbiciu światopoglądu, w którym wcale się nie chcemy przecież poruszać. Więc są zwolennicy w ogóle wykreślenia tego terminu ze słownika. Zresztą część tych, którzy się zajmuje antysemityzmem i filosemityzmem, uważa, że znacznie precyzyjniej byłoby się zająć antysemityzmem. Ale to termin niczego z kolei. Prawda? Także sposobów na ominięcie tego terminu jest dużo. Ja bym została przy jakiejś omownej, czy też bardzo nieprecyzyjnej i niewyostrzonej takiej postawie, czy też takim założeniu, że dzisiaj chcemy porozmawiać o tych, którzy chcą być życzliwi
wobec Żydów chcą nawiązać pozytywny kontakt. Tak? Co z tego wynika, to pewnie w trakcie rozmowy wyjdzie. Natomiast nie wiem, czy mi się uda, ale pomyślałam sobie, że to byłoby oczywiście wyzwanie, gdyby podczas rozmowy o filosemityzmie nie użyć tego słowa. Ja może się będę starać nie używać. Zobaczymy, czy mi się uda. A pani Elżbieta Janicka, tak się trochę tutaj widzę na ekranie, uśmiecha. Nie wiem, czy z dystansem, ironicznie, czy po prostu dla przyjemności rozmowy, w której zaraz pani teraz też zajmie stanowisko. I rzeczywiście, mnie też to intryguje, że tak jak mówiła pani syndykat, ten termin nawet dla ludzi, którzy się zawodowo i w ogóle nie interesują za bardzo sprawami, o których mówimy, on brzmi jakoś tak dwuznacznie, jeśli nie wręcz pejoratywnie. No teraz pani syndyka potwierdziła to, mówiąc, przypominając, że właśnie to puścili w obieg antysemici, żeby wytykać tym, których uważali za ślepców albo naiwniaków, właśnie jakieś takie dość pozytywne nastawienie do Żydów traktowanych przez nich, przez antysemitów, jako zagrożenie, jeśli nie wręcz niebezpieczeństwo dla kultury, dla społeczeństw europejskich. Jak pani to widzi? Czy rzeczywiście powinniśmy odrzucić oba terminy właściwie jako pochodzące no z takiego źródła, którego raczej byśmy i jako ludzie, i jako badacze, jako naukowcy nie akceptowali jako punktu wyjścia do poważnej rozmowy na ten temat, stosunki między nieżydami a Żydami w Europie? Obie kategorie i przede wszystkim dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Romo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam również publiczność naszej rozmowy. Oba te terminy, antysemityzm i filosemityzm, wydają mi się jednak trafnie opisywać pewną rzeczywistość społeczną, kulturową, to znaczy oba zjawiska istnieją. Jak rozumiem moim tytułem, moją legitymacją tutaj wstępu do dzisiejszej dyskusji jest książka, którą napisałam wspólnie z Tomaszem Żukowskim z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Książka pod tytułem Przemoc filosemicka. Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000. Mam nadzieję, że... To się tyczy jednak zasadności i znaczenia samego terminu filosemityzmu. Wydaje mi się, że można go określić jako wytwarzanie pewnego wyobrażenia o Żydach, które ma w intencji wytwórcy ma być pozytywne i również w samym wytwórcy ma wzbudzać pozytywne uczucia. Przy bliższej analizie też się okazuje, jaki jest cel wytwarzania tych pozytywnych wyobrażeń. Niemniej bardzo istotne jest to, że matryca czy źródło tych obu sfer wyobrażeń filosemickiego i antysemickiego jest wspólna. I dlatego też zresztą te zjawiska są tak trwałe i stale obecne, że właśnie ich źródło jest źródłem stale aktywnym. I można by powiedzieć w uproszczeniu, że antysemityzm i filosemityzm i te wizerunki, te wyobrażenia mają bardzo niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek wspólnego z Żydami, no poza tym drobnym szczegółem, że determinują ich los na śmierć i życie w społeczeństwach i kulturach dominujących, tam gdzie większość podziela tego typu wyobrażenia. I jak chodzi o matrycę, która produkuje te dwie sfery wyobrażeń, trzeba tutaj wrócić do... I też matryca, która sprawia, że
antysemityzm różni się od innych rodzajów rasizmu czy ksenofobii. Matryca chrześcijańska i narracja, opowieść o ukrzyżowaniu, o zabiciu Boga. To jest zabicie Boga nie tylko chrześcijan, ale też zabicie Boga Starego Testamentu, jak jedna z pieśni kościelnych chyba do dzisiaj śpiewanych głosi. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona, więc Chrystus jest tym Bogiem, który wyzwala, wyprowadza z Egiptu również lud przymierza pierwszy. Tu mówię, operując terminologią chrześcijańską. I ten topos Żydów wiarołomnych, który był aktywny do Soboru Watykańskiego II i który został przez Benedykta XVI z powrotem, gdzie został zrehabilitowany w przywróceniu tego rytu trydenckiego, gdzie ta formuła mszalna pada, no jest bardzo stale aktywnym źródłem. To źródło jest aktywne i wydaje mi się, że nie przeciwdziała mu się dostatecznie silnie. W takiej kulturze jak kultura polska, gdzie nie doszło do takiego zeświadczenia i uobywatelnienia rozumienia wspólnoty, ten komponent jest bardzo, bardzo silny. I jeszcze prócz tej opowieści o ukrzyżowaniu jest też bardzo istotna rzecz, charakterystyczna dla chrześcijaństwa, mianowicie taka, że ta religia łamie tabu kanibalizmu, w związku z czym produkuje, to jest tak tabu przepisane w każdej Eucharystii, które powoduje permanentne... Przepraszam bardzo, że przerywam, ale słyszę, że mamy kłopoty z dźwiękiem, więc prosiłbym o powtórzenie tego ostatniego zdania z kanibalizmem, żeby było jasne, i mówienie raczej do mikrofonu, a nie tak do ekranu generalnie. Do ekranu, dobrze. Dobrze, bo szczerze mówiąc nigdy nie wyjaśniłam, gdzie ma mikrofon w tym komputerze. Dobrze, więc opowieści o ukrzyżowaniu jest też jakby drugie źródło tego napięcia w stosunku do Żydów. Mianowicie złamanie tabu kanibalizmu przez w religii chrześcijańskiej, które produkuje ogromne napięcie. I to napięcie jest wyprojektowywane na tę figurę właśnie Żyda wiarobójcy w opisie i do Krakowa. Ta figura wywodząca się z tamtego źródła, prawda, jakby rozszczepiła się na takie trzy odnogi, czyli opowieść o profanowaniu świętych wizerunków, o profanowaniu hostii i o tak zwanym mordzie rytualnym. To są wszystko takie warianty opowieści o ukrzyżowaniu i to jest pewien rodzaj takiego dynamitu społecznego. Dynamitu to jest termin Krystyny Kersten, dynamit społeczny. Dynamitu społecznego, dynamitu kulturowego, który, no, jeżeli nie jest rozbrajany stale, po prostu pozostaje aktywny. I na tym, i to jest jakby ostatnie, co chciałam powiedzieć, przywołując nazwisko, w ogóle osobę i dzieło Artura Sandauera, na tym zasadza się ta różnica, tak? Ta diferencja specyfika w ogóle antysemityzmu, filosemityzmu. Sandauer mówił tutaj o allosemityzmie, o tej matrycy allosemickiej, która produkuje bądź jedno, bądź drugie. Przypomnę tytuł tej pracy, to jest o sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego. Jeszcze co do tych kategorii religijnych, które rzeczywiście są na gruncie tej polskiej kultury większościowej,
ten jakby nurt religijny bardzo dobrze sobie poradził z przejściem w nowoczesność, nie tylko nowożytność, ale też nowoczesność. Mianowicie w Polsce na ten, kiedy ten wspólny mianownik religii zaczął erodować, kiedy grupy rozmaite zaczęły się w religii, na tę płaszczyznę religijną nałożyła się warstwa, płaszczyzna narodowa. Tak? Chrystus stał się Polską, Chrystusem narodów, Chrystus zyskał narodowość, można tak powiedzieć w przybliżeniu. I mit, natomiast dla tych, którzy nie partycypowali w tej rzeczywistości religijnej, mit ukrzyżowania się tak płynnie przerodził w mit żydowskiego komunizmu de facto, żydokomuny, czyli też tych Żydów mordujących boskość. I tutaj takim pionierem tego połączenia jest oczywiście Zygmunt Krasiński i jego Nieboska Komedia. Proszę pani, to musimy jakoś to może podsumować tę pierwszą część naszej rozmowy. Mamy bardzo szeroko zakreślone tło, genezę problemu z terminologią, z terminem anty i filosemityzmu. Wiemy, że obu naszym rozmówczyniom, naszym ekspertkom, wybaczą panie, te terminy nie do końca się podobają w sensie ścisłym, w sensie opisu rzeczywistości. Ale czy ja dobrze rozumiem, że właściwie panie chcą coś takiego powiedzieć, zwłaszcza pani Janicka, tak myślę, że w ogóle to jest coś, co interesuje nie Żydów. Ta rozmowa, te dystynkcje terminologiczne, te podłoża, genealogie, owszem, o ogromnym praktycznym znaczeniu także dla Żydów, są jednak problemem wśród nie Żydów, że to używanie tych terminów mówi więcej o tych, którzy ich używają, niż o tych, których mają opisywać. Wszystko jedno, czy z intencją dobrą, przyjazną, życzliwą, czy z intencją czasem wręcz nieukrywaną, negatywną, nienawistną, niechętną, wykluczającą. Dobrze rozumiem? Tak, taka jest moja intencja. Tak, absolutnie. Nie chcę tutaj może zajmować więcej miejsca, ale też grupa jakby objęta tą miłością niekiedy stara się też jakoś, prawda, z tymi wyobrażeniami jakoś je zaspokajać, ale to już jest jakby drugorzędna sprawa. O to zresztą w jakimś sensie chciałem też za chwilę zapytać. A pani Roma Syndyka, jak uważa? Czy to tak można podsumować, żebyśmy uważali na te terminy i byli świadomi tego, że właśnie ich używanie obu, filo i antysemityzmu, to więcej mówi o nas niż o tych, które one miałyby rzekomo opisywać? No, byłabym ostrożna w takich jednoliniowych interpretacjach, dlatego że historię filosemityzmu, naukowe opracowania filosemityzmu, polemiki z tymi, którzy odrzucają filosemityzm jako postawę, albo opisy różnych postaw filosemickich, krytyczne albo apologetyczne, bardzo często wychodzą spod pióra ludzi, którzy się identyfikują jako badacze żydowscy. W związku z tym na pewno nie jest tak, że jest to termin, który jest jakby poza obiegiem środowiska żydowskiego. Nie wiem, tekst, książka Adama Sutcliffe'a i Jonathana Karpa wychodzi oczywiście w środowisku, tworzy się w środowisku badaczy żydowskich, a jeden z najgorętszych krytyków filosemityzmu jest Daniel Goldhagen, tak, z gorliwych katach Hitlera pisze, że filosemici to są antysemici
w przebraniu, czy wilk w przebraniu, w owczej skórze, prawda? Także oczywiście i ten termin, chyba więcej w tej chwili poświęciliśmy czasu antysemityzmowi niż filosemityzmowi, co jest odrobinę dla mnie niepokojące, ale też może wskazuje na pewien problem rozmawiania o filosemityzmie przy tej też tych pozytywnych relacjach do Żydów w Polsce, że nie da się do tego tematu dojść. Póki się nie ustali, do jakiego stopnia w tej przestrzeni bierze udział to, czemu się niby ta postawa miałaby przeciwstawiać, czyli ta cała masa, ta cała ogromna seria, różnorodność aktów absolutnie negatywnych, prawda? Tak. Pani Janicka chce skomentować, odnieść się do tych słów, czy jedziemy dalej? Nie, właściwie jeżeli już nie będziemy wracać do tego, jak grupa próbuje się czasem, czy jej przedstawiciele zmieścić w pewnym rodzaju wyobrażeń, chciałabym się tylko podzielić jednym obrazem, ale to nie jest konieczne w tej chwili. Dobrze. Proszę pani, bo rzeczywiście mnie intryguje z kolei, pani syndyka właściwie zasygnalizowała ten wątek, czy z kolei wśród Żydów, wśród badaczy żydowskich, ale też wśród opinii żydowskiej, nie tylko w Izraelu, ale też w diasporze, ten termin jest w użyciu. Czy rzeczywiście sami Żydzi, o których tu mówimy, którzy by się zajmowali tym tematem, byliby zachwyceni, słysząc deklaracje tak zwanych filosemitów, że właściwie to jesteście w porządku, no w sumie jesteście okej, macie takie same prawa i takie same osiągnięcia jak my wszyscy, a poza tym my zaciągnęliśmy wobec was okropną winę podczas Shoah, podczas zagłady. Nie ma o czym mówić. I czy jest taki problem w świecie żydowskim, w świecie, który no, musi się konfrontować, co wynika choćby z tego, o czym pani syndyka powiedziała. Są książki Goldhagen, no to też jest kontrowersyjna postać, niemniej jednak opiniotwórcza w jakimś stopniu, prawda? Więc bardzo mnie to interesuje od tamtej strony. Co by panie mogły powiedzieć na ten temat jako badaczki problemu, jako badaczki tych kulturowych zwłaszcza aspektów relacji nieżydowsko-żydowskich, polsko-żydowskich? Może pani syndyka? Podjęła ten wątek. Spróbuję odpowiedzieć. Badaczy żydowskich, prawda, tej terminologii, tego problemu, który ta terminologia jakoś sygnalizuje. To znaczy, mam pewien kłopot z odpowiedzią na to pytanie i szybko próbuję sobie zlokalizować ten kłopot i chyba, jeżeli mam bardzo nagle odpowiedzieć na to, to powiedziałabym tak, że po pierwsze, Nie jestem badaczką żydowską, tak? To znaczy nie jestem w stanie powiedzieć, jakie jest stanowisko tego środowiska, nie czuję się jego reprezentantką. Zastanawiam się, że nie prowadziłam też żadnych studiów co do tego, jak można by było to zweryfikować, poza tym wymagałoby to oczywiście sprawdzenia, czy dany autor jest Żydem, czy nie jest Żydem, co jest gestem dla mnie po prostu zawsze kontrowersyjnym i jak mogę go unikam, ale powiem tyle, że na pewno istnieje bardzo intensywna dyskusja na temat tego, jak ocenić ten nagły wybuch zainteresowania żydowską kulturą i żydowskim dziedzictwem. Ale chciałabym zrobić krok w tył i najpierw powiedzieć coś, co wydaje mi się, że jest potrzebne, żeby uporządkować tę dyskusję. Bo jeżeli będziemy myśleć o tych pozytywnych stanowiskach, pozytywnych relacjach jako odpowiedzi na antysemityzm, to jesteśmy w potrzasku, tak? To znaczy albo musimy odpowiadać, szukać takich postaw, które są odpowiedzią na to, co opisywała Elżbieta, czyli na coś, co się nazywa antysemityzmem tradycyjnym, czy też antyjudaizmem, tak? Czyli to wszystko, co się wywodzi z kultury chrześcijańskiej,
po czym mamy ten drugi rodzaj antysemityzmu, czyli budowany już w nowoczesności rodzaj ideologii, tak, rodzaj przesądu, już nie przesądu, tylko rodzaj właśnie ideologicznego, politycznego narzędzia. I ten trzeci, identyfikowany często i dobrze opisywany, nie wiem, przez Michała Bidewicza na przykład, antysemityzm pozagładowy, tak, ten, który jest rodzajem poczucia niesprawiedliwości, że Żydzi są ważniejszą ofiarą, tak. Więc jeżeli będziemy szukać pozytywnych odpowiedzi na każdą z tych trzech formacji, to jesteśmy, oczywiście otwieramy trzy różne rozmowy. Natomiast nie wiem, czy chcemy wchodzić w każdą z tych działek, natomiast ja może bym się skupiła na tym, na takiej dyskusji, która chyba była głośna i która miała sporo odsłon. Mam na myśli książkę Ruth Ellen Gruber o wirtualnej żydowskości, tak, odrodzeniu kulturalnym kultury żydowskiej w Polsce. W tej pracy sprzed 20 lat Ruth Ellen Gruber skrytykowała ten ruch takiej właśnie żywiołowego odzyskiwania tego, co żydowskie, przez tych, którzy Żydami nie są. I wskazała na wszystkie cechy, na te wszystkie niebezpieczeństwa, które pewnie teraz też są dla nas jasne, tak? Czyli taki kulturową kradzież, apropriację, tak? Jakiś taki gest neokolonialny, postkolonialny, przybieranie czyjejś tożsamości, instrumentalizację, budowanie fałszywych oczywiście wykorzystanie tego odniesienia do kultury żydowskiej, tej pozytywnej, przyjemnej, złożonej z kulinariów, muzyki i sztuki, jako elementu kojącego, tak, albo narcystycznego, budującego ten pozytywny wizerunek, który był kłopotliwy, zwłaszcza w kraju po zagładzie. Tak. Ona porównywała na przykład figurki żydowskie, które znajdowała w Krakowie i w Pradze, i te praskie były mniej kłopotliwe niż te krakowskie, prawda? Dlatego, że się znajdowały w innym miejscu. I to stanowisko, które zresztą Gruber potem złagodziła, spotkało się z kontrą także badaczy żydowskich, którzy się zajęli, tak jak nie wiem, Magdalena Waligórska odrodzeniem muzyki klezmerskiej, albo Eryka Lehrer odrodzeniem kultury żydowskiej. Ona obserwowała, jak obserwowała tych, którzy się nią zajmują, tak nazywała ich stewardami, czy też ochmistrzami, czy też, nie wiem, menadżerami kultury żydowskiej, tymi takimi pośrednikami, którzy o nią dbają, czy też troszczą się o nią wtedy, kiedy nie ma się już kto z nią zająć. Czy książka Eryki Lehrer i Michaela Menga, też dotycząca polskich przestrzeni i kultury tutaj w naszym kraju. Ci badacze zauważyli, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, tak? I że te pozytywne, czy też te właśnie nie do końca przekonujące, te właśnie kulturowe kradzieże mogą być czytane inaczej, jeżeli wejdziemy w tę sytuację, w to wydarzenie, jako wydarzenie etnograficzne, tak? Jeżeli zobaczymy je jako relacje konkretnych ludzi, a nie społeczności, kultur, nie sprowadzimy tego do wzorców kultury, do matryc, do dużych kwantyfikatorów, tylko sprawdzimy, co się dzieje rzeczywiście w przestrzeni tej najniższej, tak, przy samej ziemi. Magda Waligórska na przykład pokazywała, jak dużą cenę płacą ci, którzy zajmują się odtwarzaniem muzyki klezmerskiej, że stają się w odbiorze innych Żydami, a więc na nich spływają ataki antyżydowskie, że oni muszą właśnie często odpowiadać na zastrzeżenia obu stron, tych, którzy są niechętni Żydom i tym, którzy są niechętni pokazywania ich kultury przez nieżydów. Tak? Odpowiadali zarówno na pytania o polski antysemityzm kierowane przez żydowskich słuchaczy, jak i na pytania o żydowską zdradę kierowanych przez polskich przechodniów. Stawali się obiektami nienawistnych maili, a bardzo często doprowadzało to jeszcze do takich quiproquo rodzinnych, ponieważ okazywało się, że te wszystkie płynne sytuacje przekładają się także na płynność tożsamości tych osób, które albo zaczynają się jeszcze bardziej identyfikować się z kulturą żydowską, albo odkrywały swoje żydowskie korzenie i okazywało się, że coś, co się zatrzymało, spotkanie z kogoś z zewnątrz kultury żydowskiej, z kulturą żydowską, okazywało się, że musi zostać przekodowane na coś kompletnie innego. Także myślę, że
jakby podsumowanie tych wydarzeń, tak? Tych wydarzeń spotkania jednej kultury z drugą rzeczywiście zyskuje, kiedy przyjrzymy się temu w jednostkowych instancjach i wydarzeniach takich właśnie konkretnych, zanim zaczniemy budować podsumowania, dlatego że dopiero te etnograficzne dane pokazują skalę trudności, z którą spotykają się ci, którzy starają się przenieść kulturę żydowską, czy też właśnie wytworzyć tę, jak nazwała Magda Waligórska, strefę kontaktu, w której może się coś wydarzyć, która jest niesłychanie ważna. Niesłychanie ważna, dlatego że to właśnie w tej sferze kontaktu pojawia się szansa na redukowanie nastrojów antysemickich. To doskonale pokazują badania Michała Bilewicza, że dopiero wtedy, kiedy pojawia się realny kontakt, jest szansa na zweryfikowanie przesądów. W związku z czym ktoś ten realny kontakt musi wytwarzać i jeżeli uznamy tych, którzy to wytwarzają za zdrajców, za uzurpatorów, to oczywiście możemy zamknąć drogę, jedyną prawdopodobnie drogę do przepracowania bardzo trudnej sytuacji w tym kraju. A teraz pani Elżbieta Janicka, rzecz jasna, pewnie się będzie chciała odnieść. Ja bym tylko dodał do tego taką kwestię, że mówiąc prostym językiem dziennikarskim, bo też pamiętajmy, że nasza rozmowa ma też wymiar po prostu edukacyjno-informacyjny, nie jest przecież seminarium akademickim, no to bym chciał zapytać może pani o to, jak według pani wiedzy środowisko obecnych polskich Żydów, którzy przecież są coraz bardziej zorganizowani, coraz bardziej widoczni, może odbierać i reagować na te przejawy, jak my to nazywamy, słusznie czy nie, przesadnie czy nie, błędnie czy nie, filosemityzmu pewnego, to znaczy tej otwartej postawy, tak to się przynajmniej wydaje takim ludziom jak ja, kiedy młodzież katolicka z inicjatywy niektórych klubów inteligencji katolickiej zaczyna chodzić, porządkować, sprzątać cmentarze żydowskie, którymi się inni nie chcą albo nie mogą zająć, to ja bym uważał, że to jest przykład raczej pozytywny. Nie jest to zawłaszczanie, nie są to podróbki, nie są to żadne zdrady tożsamości narodowej czy religijnej, ale może się mylę. Więc prosiłbym o pani perspektywę. Pani też napisała książkę, która bardzo żywe reakcje wzbudziła i prawdopodobnie nie były to tylko reakcje pozytywne. A przecież problem jest realny. Pomijając wszystkie analizy akademickie, no mamy ten problem, że wśród nas są Żydzi, że jest historia nasza wspólna, której istotnym fragmentem składa stosunek Polaków do zagłady. Wobec tego, na tym tle patrząc, może takie dyskredytowanie, niektórzy mogliby to tak odebrać, przez badaczy, przez naukowców, ekspertów, tego gestu wyciągniętej dłoni, no może się okazać przeciwskuteczne. Nie wiem, pytam. Przede wszystkim bardzo chciałabym pozostać w roli badaczki i rzeczywiście odnieść się i do tego, co pan redaktor, o co pan redaktor pyta, ale również to, co powiedziała moja przedmówczyni. Otóż hipoteza tego realnego kontaktu, który niweluje uprzedzenia, gdyby ta hipoteza była prawdziwa, przez te kilkaset lat nie byłoby antysemityzmu, tak? Przez kilkaset był lat kontakt. Współżycia, kontakt był bardzo intensywny. Nie doszłoby do tego, czego doszło, że zagłada, czy też jej skutki były w Polsce długotrwałe. Ona się nie zakończyła, jak ręką odjął, tak?
zgoda trwała dalej, czyszczenie w cudzysłowie kraju trwało dalej, była fala pogromowa potężna, która się skończyła emigracją 150 tysięcy osób po pogromie kielerskim Żydów. Później 56 rok i emigracja, kolejna fala antysemityzmu i emigracja 70 tysięcy Żydów i rok 68, który był taką właśnie tym akordem końcowym. Więc tu bym się dystansowała od tej hipotezy bardzo silnie i również zastanawiałabym się, czy właściwie czy to jest tworzenie kultury, czy to jest tworzenie pewnego wizerunku kultury, ale o tym później. Jakie warunki musi spełniać ten wizerunek. Natomiast tam jeszcze, gdzie mówimy o filosemityzmie i Żydach realnych, i są na to właśnie dowody, mam nadzieję, że uda mi się udostępnić ekran, że grupa obłożona tym wyobrażeniem, nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy... jak. Nie widzimy. Aha. Nie widzimy. Nie. To znaczy, natomiast to gorzej słyszymy, niestety. Tak, ja potrafię to zrobić w tym programie Zoom. Widzę, że tutaj to nie działa. W każdym razie chciałam pokazać płaskorzeźbę, która się znajduje w Krakowie na ratuszu, przy dawnym ratuszu przy Placu Wolnica. Dzisiaj jest to budynek Muzeum Etnograficznego, która przedstawia właśnie te dobre uczucia większości do Żydów. Jest to scena określona jako przyjęcie czy przybycie Żydów do Polski w średniowieczu. Żydzi przypadają tam do dłoni anioła ukoronowanego koroną Kazimierza Wielkiego, więc tutaj ten zespół wyobrażeń filosemickich pracuje bardzo silnie i jest to płaskorzeźba ufundowana, jakby spowodowana przez reprezentantów społeczności czy pewnej grupy Żydów. Także filosemityzm stał się takim gruntem, na którym też starała się operować, tak, grupa mniejszościowa. Oczywiście stał się również kneblem, tak, ponieważ narzucając ten język dobrych uczuć, język gościnności, kompletnie zresztą ahistoryczny, narzucał pewną rolę też, która wykluczała inne języki, inne postawy, wykluczała też po prostu rozmowę o interesach, o przemocy. I język, którym znowu inny język, język partnerski, był bardzo często odbierany jako dowód żydowskiej bezczelności, właśnie złamania tego paktu gościnności. Tego zresztą dotyczy cała sprawa Matejki, o której niedawno była mowa na łamach prasy. W każdym razie, co się tyczy jeszcze właśnie, o jeszcze jednej rzeczy chciałam powiedzieć, bo języka bardzo takiego nacechowanego, mówimy o dyskredytowaniu, mówimy o nienawiści, a z drugiej strony mówimy, że nie należy posługiwać się też terminologią zbyt abstrakcyjną. Natomiast ja bym, oczywiście mówimy o konkretnych działaniach konkretnych ludzi i zawsze tak wygląda kultura i społeczeństwo. Natomiast wiele jednak wnosi tutaj mówienie o wzorach i w moich badaniach i takich w ogóle obserwacji świata widzę, jak te wzory są silne i działają i będą działać niemalże jak prawo fizyki, z tą tylko różnicą, że one będą działać, dopóki nie zacznie się ich jakby ujawniać, nazywać i im przeciwdziałać. I tym problemem, który w Polsce mamy, a dzisiaj właściwie zyskał on taką zupełnie legitymizację klasy politycznej, władzy,
jest antysemityzm i tak długo się z antysemityzmem nie uporamy, jak tego antysemityzmu wprost nie zaczniemy nazywać, pokazywać i analizować jego, również jego źródeł, jego konsekwencji. Natomiast ta opowieść filosemicka, która oczywiście nie jest wynalazkiem dopiero pozagładowym, ona dopiero stała się tak powszechna, czy stosunkowo powszechna po roku 2000 i debacie jedwabińskiej, po publikacjach Jana Tomasza Grossa. W każdym razie ta opowieść ma pewne swoje prawa, pewne swoje prawidła, pewne swoje toposy i co jest ważne, ona wypływa z dobrych intencji. Tak? Jakby wraz z Tomaszem Żukowskim, wybierając te zjawiska, które następnie poddaliśmy jakiemuś oglądowi, wypisaliśmy sobie kryteria, jakimi się kierujemy w wyborze tego materiału. I dobre intencje były tutaj warunkiem pierwszym. Pozytywne uczucia i chęć zrobienia czegoś dobrego. Następnie również autorzy tych działań, oczekiwaliśmy od nich takiej deklaracji. Ta deklaracja padała, nie agresji wobec pracy Jana Tomasza Grossa i oczywiście całego stanu badań, stanu wiedzy, jaki się po roku 2000 udało w Polsce wypracować. Również kryterium była powszechność oddźwięku i to, żeby był to oddźwięk pozytywny. I później obserwowaliśmy, jakie reguły, jakie zasady rządzą tymi opowieściami, które polegają na wytwarzaniu właśnie wizerunku Żydów, wizerunku, który intencjonalnie ma być wizerunkiem pozytywnym. Bardzo prędko zorientowaliśmy się, że ten wizerunek pozytywny daje się konstruować wszędzie tam, gdzie nie mówimy o splocie, gdzie nie mówimy o kontekście większościowym czy historycznym wydarzeń, tam, gdzie nie ma właściwie płaszczyzny styku Żydów i nieŻydów. I ta opowieść, natomiast tam, gdzie ten styk następuje, pojawia się problem bardzo ciekawy. Mianowicie pojawiają się takie patenty, które pomagają jakoś sobie poradzić z, po prostu nie mówić o rzeczywistości historycznej albo rzeczywistości teraźniejszej. I one są cztery, czy też jest ich pięć. To jest takie wyobrażenie, że w przeszłości było dobrze, była jakaś taka, jak okres, do którego możemy się odwołać jako do pozytywnego przykładu współistnienia, współżycia. Tu oczywiście się pojawiają figury Paradisus Judeorum, figura Złotego Wieku, mit Polin czy mit Esterki. Później właśnie mit gościnności, tego ogromnie, ogromnie pozytywnego przyjęcia ze szczerego serca, którego rewersem niestety bardzo szybko okazuje się być mit niewdzięczności tego gościa. Tu właśnie chciałam się podzielić tymi przedstawieniami pędzla Gersona, Matejki, czy właśnie tą płaskorzeźbą Dłuta Henryka Hochmana z Krakowa. Kolejnym takim założeniem czy wrażeniem, które się wytwarza, jest wyobrażenie symetrii i wzajemności tych dwóch grup. No i oczywiście przekonanie, że Niemcy tak wszystko zepsuli, spadając niemalże tak na tym Messerschmitcie, który oglądamy tyle razy, gdy mowa o 1 września, i wymordowali Żydów, zdeprawowali społeczeństwo.
Natomiast, i tu ostatni element, swoje następnie dołożyli komuniści i tutaj pracuje bardzo tak. Totalitaryzmów, który też jakby jest no, wzorem bardzo przemocowym. Krótko mówiąc, wszystkie te prawidła, wszystkie te zasady, które patronują konstrukcji narracji filosemickiej, które występują we wszystkich tych opowieściach, które analizowaliśmy, są gestami, czy są wzorami przemocowymi. No ponieważ każda opowieść dotycząca jakiejś sytuacji przemocowej, która stara się o tej przemocy nie opowiedzieć, jakoś ją zamaskować, czy wręcz opowiedzieć tak, znaczy opowiedzieć narrację przeciwną, jest powielaniem tego gestu pierwotnej przemocy. Stąd też tytuł, tak? Stąd też tytuł i znaczy wynik tej analizy, który jest bardzo pesymistyczny, to znaczy filosemityzm jest formą przemocy również dlatego, że jest formą knebla. Że bardzo trudno osobie czy grupie, na którą zostaje nałożony ten pozytywny wizerunek, który, jak się okazuje, jest nieodłączny od pozytywnego wizerunku, również tego, kto opowiada i jego grupy odniesienia, jak mówię, jest rodzajem knebla, ponieważ bardzo trudno jest wystąpić wtedy z jakąś krytyką, z jakąś nawet analizą. Właściwie nawet analiza jest przyjmowana często jako gest niewdzięczności, agresji, niezrozumienia. No i właściwie w tym momencie weszliśmy w ostatnią część naszej rozmowy, w ostatni wątek właśnie tego pytania, czy do pomyślenia jest filosemityzm, cokolwiek to znaczy, próbowaliśmy to z paniami ustalić, filosemityzm przemocy. No, z tego, co słyszymy teraz od pani Elżbiety Janickiej, no nie ma wątpliwości, nie tylko można mówić, ale wręcz filosemityzm można interpretować jako rodzaj przemocy wobec tych, których wydawałoby się kochamy, do których wyciągamy rękę, do których mamy takie empatyczne i przyjazne podejście, a jednak okazuje się, że można to tak zinterpretować, jak usłyszeliśmy. No więc na koniec tej rozmowy może teraz pani Roma Sendyka z kolei skomentuje ten wątek, czy pani w jakim stopniu też tak to widzi, że de facto filosemityzm może być aktem kolejnym aktem przemocy wobec Żydów, zniekształceniem ich obrazu, zniekształceniem relacji między filosemitami a Żydami. Więc oczywiście nie ma wątpliwości, że spraw do wyjaśnienia w Polsce jest, jeżeli mówimy o współczesnej Polsce, jest bardzo, bardzo wiele. Tak. I sposobów na zaciemnianie problemów jest mnóstwo i wystawianie na pierwszy plan pozytywnych relacji z Żydami, czy też długiego czasu kohabitacji jest jednym ze sposobów zamykania dyskusji albo nawet nie otwierania jej. I jak Elżbieta Janicka powiedziała, sposobem na to jest oczywiście krytyczna analiza i wskazywanie tych momentów, które są nienośne, tak? Niefunkcjonalne. Co bym do tego dodała, to że jakby
że jakby analiza krytyczna, czy też działania kulturowe, tak, działania w obszarze kultury, to jest oczywiście bardzo ważna przestrzeń funkcjonowania, ale chciałabym powiedzieć, jako kulturoznawczyni będzie to brzmiało uzurpacyjnie, że znacznie ważniejszą sprawą byłaby legislacja i tworzenie innego społeczeństwa, działania w obszarze polityki. I oczywiście jako działacze kultury, czy też badacze kultury chcemy wpływać na te przestrzenie, ale czasem chyba nam umyka z oczu, co naprawdę jest problemem. Tak? Więc chciałabym może wrócić do kwestii filosemityzmu i powiedzieć, że po pierwsze bardzo jakby ta nasza dyskusja jest bardzo prezentystyczna, to znaczy mówimy o naszym problemie tu w naszych czasach. Teraz pytanie, kim jesteśmy ci my? Bo używanie zaimka zbiorowego jest w tej chwili niesłychanie podejrzane i kulturoznawcy raczej uważają, że zawsze trzeba powiedzieć, z jakiej pozycji rozmawiam i kim jest słowo my, które chcę użyć. Więc pytanie jest, czy mówimy o wszystkich Polakach, czy mówimy o intelektualnej elicie, czy o centralnie umiejscowionych w Warszawie artystach, którzy wyprodukowali te prace, które analizowała Elżbieta Jańska i Tomasz Żukowski. Czy też mówimy o działaczach, tak na przykład jak tych, którzy pracowali w Będzinie. Przy okazji tej akcji będzińskiej, jeden z jej organizatorów powiedział, że co go najbardziej uderzyło, to zdanie, które zasłyszał od swojego kolegi, który powiedział, że gdybyśmy oddali Żydom ich własność, to by antysemityzm w Polsce się skończył. I tutaj chcę powiedzieć, że część tego, co Elżbieta nazywa wzorem kultury, co dla mnie jest bardzo trudnym do przyjęcia terminem, ponieważ nie bardzo wiem, jak go zrozumieć, ponieważ przypomina mi oczywiście to, co zaproponowała Ruth Benedict w wzorach kultury, co zostało mocno skrytykowane za narzędzie, które prowadzi prostą drogą do stereotypizacji i tak samo esencjonalistycznego ujęcia jakiejś społeczności, więc użyte do krytyki esencjonalizmu, który jest źródłem rasizmu, jest dla mnie po prostu rodzajem tautologii i narzędzia, które się nie może sprawdzić. Ale myślę, że Elżbieta pewnie na to odpowie. Natomiast chcę powiedzieć, że myśląc o tym, kto przesłania, kto chce, żeby coś było niewidzialne, musimy się sobie dobrze zdefiniować grupy i podmioty. Więc może spróbuję pomyśleć o tym najszerszym podmiocie, jako o całym społeczeństwie. Czy jest tak, że całe społeczeństwo musi tutaj aktywnie działać przeciwko tym przesłonom, zaciemnianiom, niezrozumieniu i próbie wybielenia sytuacji, która jest dużo bardziej skomplikowana. Tak? Próbujemy nie opowiedzieć o tym, co się stało w Polsce w czasie zagłady. Próbujemy odsunąć od siebie współodpowiedzialność, to, że byliśmy postronnymi, czyli byliśmy po jakiejś stronie. Nie byliśmy nigdy bezstronnymi w tej całej historii, nawet jeżeli byliśmy nieżydowskimi osobami uznanymi za osoby nieżydowskie. Próbujemy też oczywiście zapomnieć o tym, że jesteśmy, że korzystamy z faktu, że 10% społeczności tego kraju zostawiło tu swoją własność. I może powiem tylko drobną anegdotę, to znaczy anegdotę, no, sytuację, opiszę sytuację, która mi uświadomiła, dlaczego wszyscy razem musimy odpowiadać na te próby zaciemnienia. Dlaczego to my jest rzeczywiście zbiorowe. Byłam na badaniach terenowych w Gorcach, czyli właściwie w miejscowościach, w których się nie spodziewamy wysokiej liczby, wysokiego procentu społeczności żydowskiej, jednak przed wojną były to miejscowości góralskie, ale byli tam też mieszkańcy żydowscy i oczywiście dotknęła ich zakłady, oczywiście zostali zgładzeni, wywiezieni, niektórzy zabici tam na miejscu, szukaliśmy właśnie takich z Komisją Rabiniczną do Spraw Cmentarzy, szukaliśmy jednego z takich nieupamiętnionych, porzuconych grobów. To jest jeden ze znaków właśnie, te wciąż nieupamiętnione tysiące miejsc w Polsce, w których leżą nieekshumowani ludzie, które nigdy nie zostały, nie otrzymały statusu grobu. To jest dla znakiem tego, jak jest faktycznie stosunek lokalnych społeczności, konkretnych ludzi do innych ludzi, którzy zostali zabici. Oni muszą być wyłączani z obiegu ludzkiego, żeby te miejsca mogły zostać zupełnie nieupamiętnione. Gdyby byli włączeni do obiegu, gdyby byli uznani za ludzi, coś na tym miejscu by się znalazło. Natomiast co mnie uderzyło podczas rozmowy z osobą, która nas oprowadzała po tej miejscowości, to gdy byliśmy w jej centrum, próbowaliśmy coś zjeść, okazało się podczas rozmowy, że jesteśmy na terenie żydowskich pól, tak, które
pozostały po zagładzie wolne, w związku z czym właśnie w tym miejscu nowa władza wybudowała wszystkie te budynki użyteczności publicznej, które były tam potrzebne, czyli budynek gminy, szkołę, GS i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jako społeczeństwo nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele budynków, miejsc, przestrzeni publicznych zostało stworzonych, przekształconych, zbudowanych w przestrzeniach, które zostały opuszczone przez zamordowanych. I nie wiemy, do jakiego stopnia jesteśmy beneficjentami tego, co się wydarzyło, beneficjentami zagłady. I póki tego nie rozeznamy, nie będziemy mogli z tego się w żaden sposób publicznie i odpowiedzialnie rozliczyć i ustanowić nowe, równe, współrzędne relacje. Natomiast tutaj korzystam z tego, że mogę się wypowiedzieć publicznie. Odpowiedzialność za ten fakt, że straty wojenne nie zostały uporządkowane, ponoszą wszystkie formacje rządzące społeczeństwem polskim od czasu rządu na uchodźstwie. Żadna z tych formacji nie podjęła wysiłku, żeby tę sprawę uporządkować. I nie mówię tutaj o własności żydowskiej, ale szerzej o stratach wojennych, bo tak powinno się to rozumieć. Gdy tymczasem na przykład rząd na uchodźstwie holenderski uporządkował tę sprawę jeszcze w czasie wojny, właśnie po to, żeby ci, którzy będą wracać z obozu, nie musieli się bać, że dostaną siekierą w plecy. Żadna z naszych formacji, z wyjątkiem komunistycznych, która grała tym przejętymi ruchomościami, nieruchomościami na własny użytek, żadna z formacji politycznych po dzisiejszą, czy liberalną, czy nieliberalną, nie podjęła się jasnego uporządkowania tej sprawy. Póki ta sprawa nie będzie uporządkowana, możemy w obszarze kultury robić wszystko, co chcemy. Wciąż jakaś część Polaków rodzi się, to już jest trzecie czy czwarte pokolenie, w domu, który uważa za rodzinny, a który jednocześnie wie, że nie jest ich. I buduje to takie napięcie, którego nie jesteśmy w stanie rozplątać w obszarze kultury ani religii. Żaden z tych obszarów nie będzie skuteczny, póki efekt, ten obszar bytowy, egzystencjalny, materialny nie zostanie uporządkowany. On jest według mnie pierwotny i za zaniedbanie w tej przestrzeni jest po prostu absolutnie fundamentalne i nasze rozmowy mogą się toczyć. Antysemityzm będzie dalej kwitł, filosemityzm będzie podejrzany i nie będzie mógł przerodzić się w te prawdziwe relacje szansy, tak? W te relacje normalizacji naszych kontaktów. Właśnie z tego powodu, że stąpamy po krwawej ziemi, której nigdy nie rozliczyliśmy, ziemi, w której są wciąż materialne trupy, tak? Tam są wciąż ludzie, którzy się rozkładają, z czym nic nie zrobiliśmy i są wciąż miejsca, których używamy, nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że jesteśmy jak najbardziej życzliwi tej jawnie pokazanej historii. Nie wiemy, do jakiego stopnia przekraczamy normy i naruszamy taki, prawda, głęboki egzystencjalny mir, który musi zostać uporządkowany, żeby móc zrobić krok naprzód. Ja bym to Pani Elżbieta Janicka, teraz proszę o komentarz do komentarza. No i zbliżamy się już niestety do końca rozmowy, więc prosiłbym, żeby pani też przekazała nam swoją reakcję, może też na takim poziomie bardziej osobistym. No, bardzo przepraszam, ale dziennikarze czasami starają się być rzecznikami opinii publicznej, zadawać pytania, które z różnych powodów nie wszyscy mogą zadać. I tak zwyczajnie, no, chciałbym, żeby też obie, może nawet panie, odpowiedziały na takie proste pytanie. Jak oceniają w kontekście naszej rozmowy na przykład fenomen żydowskiego festiwalu kultury żydowskiej w Krakowie? Bo to dla wielu słuchaczy, odbiorców może być też jakieś dodatkowe kryterium oceny tego, co to znaczy i dlaczego mamy czasami, zwłaszcza panie, w tej bardzo
pouczającej rozmowie kłopoty z tym, wydawałoby się, miłym terminem, miłym zjawiskiem. Przyjaźń. Na tym kończę ze swej strony i proszę panią Janicką. Jednak adwokatem, to znaczy w książce Przemoc filosemicka nie analizujemy dzieł sztuki, tylko właśnie między innymi tęże akcje w Będzinie. Przypomnę tylko, że była to rekonstrukcja, była to seria rekonstrukcji, ale częścią tej serii była rekonstrukcja likwidacji getta w Będzinie. Także względnie na przykład film Polin zrealizowany przez Jolantę Dylewską, który nie wiem jak ulokować jego źródło, natomiast prawda, jak mówiłam, kryterium była popularność tych realizacji. No, film Polin do dzisiaj cieszy się ogromnym powodzeniem w całym przekroju społecznym i jest wyświetlany w szkołach w całej Polsce. Więc w tym sensie zależało nam na właśnie zdecentralizowanym oglądzie zjawiska. Natomiast jak chodzi też o to, że rzeczywistość zagłady i zbrodni i jej konsekwencji jest sprawą pierwotną, nie jest to tyle, że ta zbrodnia i jakby miejsce i rola dominującej większości w zagładzie była już wynikiem, tak? Już wynikiem czegoś, co było pierwotne, czyli wyobrażeń na temat Żydów. Właściwie można powiedzieć, że zagłada w ogóle była zbrodnią z wyobrażeń, spowodowaną wyobrażeniami. W tym sensie te wyobrażenia mają funkcję pierwotną, one mają moc sprawczą. Tak? To są wyobrażenia, ale one stanowią rzeczywistość. A wzory kultury są kategorią niezwykle potrzebną, ponieważ kategoria ta służy wydobywaniu czegoś, co jest istnieniu widocznym, czegoś, co jest całkowicie czegoś, co jest całkowicie przezroczyste, co jest właściwie częścią tak zwanej społeczno-kulturowej oczywistości i co będzie działać, dopóki nie zostanie wydobyte i dopóki nie zostanie frontalnie zaatakowane. I w tym sensie wzory kultury są dla mnie kategoria i w ogóle operowanie na rzeczywistości w tych kategoriach, analizowanie ich w tych kategoriach jest narzędziem gruntownie emancypacyjnym. Tak ja to rozumiem i wydaje mi się, że to też działa w praktyce lepiej niż takie zaklinanie rzeczywistości. Natomiast różnica bardzo istotna między sytuacją w Holandii, czy nie wiem, w innych miejscach, może bardziej szczęśliwszych bardziej szczęśliwych dla Żydów po wojnie, polegała między innymi na tym, że władza powojenna w Polsce za wszelką cenę starała się uniknąć wszelkiego postawienia obok Żydów, wszelkiego uznania za władzę żydowską. Pisze o tym bardzo obszernie Felix Tych w swoich pracach w Długim cieniu zagłady, do tego stopnia, że nazwa partii nawet, prawda, unikano słowa komunizm komunistyczny po to, żeby nie wywoływać tej zbitki antykomunizmu. I jak chodzi o szacowanie strat, mamy wgląd w ten proces w jednym bardzo takim newralgicznym punkcie dla dzisiejszej rozmowy również. Mianowicie w pewnym, tak był komitet, który komisja powołana do szacowania tych strat wojennych i zachowała się notatka.
Notatka, która była reakcją na wiadomość, że w czasie wojny no, najprawdopodobniej zginęły 3 miliony Żydów. I wówczas Jakub Berman pod wpływem silnej emocji skierował notatkę do owego komitetu, że proszę w tej sytuacji uznać, przyjąć, ogłosić, że zginęły również 3 miliony Polaków. Berman był osobą, Jakub Berman, Adolf Berman, zresztą też obaj byli tak doskonale socjalizowani w kulturze polskiej i rozumieli, na jakim terenie się poruszają, na jaki grunt wkraczają. I stąd tak dziedziczymy tę figurę 6 milionów obywateli, którzy z biegiem czasu zaczęli być postrzegani jako po prostu 6 milionów etnicznych Polaków. Więc jak mówię, tu wyobrażenia są czynnikiem cały czas aktywnym i cały czas działającym, a jak chodzi o to my, to znaczy moje my w tej rozmowie było my, czy ja, badaczki, która oczywiście uczestniczy też w tym społeczeństwie, w tej kulturze, więc stara się też problematyzować własne założenia. Natomiast jeżeli używałam jakiegoś większego kwantyfikatora, on się odnosił do kultury dominującej. Tak? To nie znaczy, że wszyscy, to nie znaczy, że zawsze. To nie znaczy, że to się nie potrafi też zmienić, natomiast to działa. I takim przykładem właściwie podręcznikowym tej sytuacji może być Fundacja Nowej Polski, tej Polski po 1989 roku i pierwsza kampania prezydencka, w której jeden z kandydatów zarzuca drugiemu żydowską tożsamość i to jest sformułowane jako zarzut, jako insynuacja. I czyni to Lech Wałęsa względem Tadeusza Mazowieckiego, na co Tadeusz Mazowiecki, skądinąd autor przejmującej wypowiedzi na temat antysemityzmu, antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych, legitymizuje tę wypowiedź Wałęsy jako istotnie zarzut i jego, prawda, on, jego sztab formułuje zapewnienie, iż Tadeusz Mazowiecki może się wylegitymować, nie wiem, już świadectwami chrztu, czy czymś takim od XV wieku, czyli widzimy, jak obie strony grają na jednym polu i do jednej bramki. I zresztą powtórzenie tej sytuacji miało miejsce też w debacie prezydenckiej w roku 2015. Więc to jest to my, tak? To jest to my, dla którego ciągle prawie nie ma alternatywy, a jeżeli ona istnieje, jeżeli te postawy alternatywne istnieją, one nie mają takiej mocy sprawczej, nie mają mocy przekształcenia rzeczywistości. Tak. No, dodam od siebie taki maleńki komentarzyk. Tak się składa, że byłem nie tylko, co ma jakiś związek z tematem, tłumaczem książki Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie, ale też członkiem sztabu wyborczego prezydenckiego Tadeusza Mazowieckiego w 90 roku. I co gorsza, mogę przypomnieć, że legitymizacja, której sztab uznał, że trzeba szukać w odpowiedzi na te insynuacje Lecha Wałęsy wówczas, no, ta legitymizacja też polegała na tym, że wystawił takie świadectwo, że tak powiem, czystości pochodzenia jeden z ówczesnych biskupów, dzisiaj już świętej pamięci, więc zostawmy to.
I w tym sensie ja mogę potwierdzić, że no jest taki problem, jest taki problem, ale co gorsza, mamy już właściwie mało czasu, więc teraz po pierwsze wrócę do tego pytania, jak obie panie patrzą na takie zjawiska, takie próby właśnie jak Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, w kontekście tej rozmowy naszej oczywiście, jak na to patrzą. Może jednak pani Elżbieta Janicka pierwsza, a potem krakowianka pani Sendyka. I jeśli pani zechce też jeszcze dodać dwa słowa komentarza do komentarza, to naturalnie też jestem na to gotowy i bardzo proszę, chociaż musimy niestety zbliżać się do końca. Więc pani Elżbieto, jeśli mogę tak się zwrócić do pani, jak pani patrzy na takie zjawiska, jak ten właśnie festiwal? Dla nas w Krakowie to nie tylko dla nas w Krakowie, to jest coś ważnego, coś ocenianego pozytywnie. I wiem też, że ten festiwal przyciąga międzynarodową publiczność. Teraz to wszystko oczywiście jest pod znakiem zapytania covidowym, ale także przyjeżdżają na ten festiwal Żydzi z różnych osoby, obywatele innych państw żydowskiego pochodzenia, w tym z Izraela. Na festiwalu bywam bardzo okazjonalnie i właściwie trzeba by tu zapytać o wpływ tego festiwalu, tak, na zmianę postaw. Natomiast wszystko to, co zdarzyło mi się oglądać, było jednak produkcją tego wizerunku, no, lekko strawnego, tak, który nie będzie przerywał tego snu, mimo rozmaitych takich inicjatyw półpartyzanckich, które się gdzieś na marginesie tego odbywają. Więc dla mnie to wszystko, znaczy z punktu widzenia tego, o czym mówimy dzisiaj, to jest w ogóle działanie obok. Obok istoty sprawy. I co ciekawe, po to, żeby się rzeczywiście rzeczywistość, w której żyjemy, zmieniła. Mamy właściwie wszystkie praktycznie narzędzia, tak, analityczne, czyli te wszystkie sprawy zostały przepracowane, ktoś to jednak przeanalizował. Ten czas po 2000 roku nie został zmarnowany, nie tylko jak chodzi o historiografię. Więc no, trzeba tylko tak, żeby nam się chciało chcieć, a nam, czyli tej większości dominującej i jej reprezentacji politycznej, czyli tej, która stanowi prawo, tej, która decyduje, jak będzie wyglądała edukacja, skądinąd tym, co wydaje mi się być takim kluczem do zmiany, to znaczy jedyne, z czym ja wiążę nadzieję, jest odkręcenie tego wszystkiego, co sprawił Roman Giertych jako minister edukacji. Przypomnę tylko, że Roman Giertych został ministrem edukacji po akcesji Polski do Unii Europejskiej i zablokował zmianę edukacji, zablokował wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej. Otóż wierzę głęboko, i to nigdy nie zostało naprawione, a wręcz ekipa sukcesorów politycznych ówczesnego rządu, pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze pogorszyła i pogłębiła te tendencje, zarówno w edukacji, jak w polityce historycznej. Więc wierzę, że przywrócenie kursu, do którego Polska się zobowiązała, w ramach akcesji, jakby w związku z akcesją i wprowadzenie edukacji
antydyskryminacyjnej na wszystkich szczeblach, również świeckiego państwa, czyli wyprowadzenie religii z tego głównego nurtu edukacji, sprawi, że zaczną być wychowywane dzieci, dziewczynki i chłopcy, które będą miały taką moc, że spojrzą sami na świat, który ich otacza, tak? I zapytają się, jak to w ogóle możliwe, że rozmawiamy o takich rzeczach, czy ktoś jest człowiekiem, że, prawda, jakby zobaczymy w ogóle sami siebie w jakimś bardziej realistycznym świetle, w bardziej realistycznych proporcjach. Poza tym nie wierzę, żeby cokolwiek tutaj było w stanie dotrzeć, a na pewno nie tego typu działania jak no, festiwale, zresztą w Warszawie również mamy festiwal. Mówię, mamy my. Literackie, filmowe. Warszawa Zingera. Jakby zresztą skuteczność tych działań, myślę, już dzisiaj można. Myślę, że gdyby one były w jakikolwiek sposób skuteczne, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, jako obywatele Polski. Pani Roma Sadyka, bo to dość pesymistycznie zabrzmiało, no ale prawda jest najważniejsza. Pani też rzadko bywa, może w ogóle nie bywa na Festiwalu Kultury Żydowskiej naszym krakowskim? Bywam. Właściwie co roku coś odwiedzam. Też studenci albo pracujący ze mną doktoranci bywa, że miewają tam jakieś zadania. W związku z tym widzę działanie tej instytucji od zewnątrz, od wewnątrz. I może nie będę polemizować z Elżbietą w sprawach tej takiej siatki pojęć, którymi się posługujemy, bo po prostu nasze języki są odmienne, bo w moim rozumieniu nie ma jednej kultury, tylko kultury są mnogie na przykład. Ale to są sprawy, które zostawię na boku, ale chciałabym może tylko powiedzieć, że może wrócę tylko do jednej rzeczy, tej kwestii kontaktu, który gdyby był, to może by się nam sprawy ułatwiły, bo będę chciała o tym powiedzieć zaraz w sprawie festiwalu. To znaczy, ja zakładam, że jednak społeczeństwa są historyczne, czyli są zmienne, czyli kontakt w społeczeństwie feudalnym nie jest tym samym, czym jest kontakt w społeczeństwie demokratycznym i nowoczesnym i liberalnym teoretycznie jeszcze jakiś czas temu. I no właściwie we wszystkich badaniach socjologicznych, czy Bilewicza, czy Kuci, czy Krzemińskiego, które są prowadzone od dłuższego czasu, czy na przykład podsumowaniach badań, które zrobił Antoni Sułek, który wziął pod uwagę dane od 1967 roku, czyli najpierw te obopolskie, potem sobosowskie, wszędzie właściwie wygląda na to, że sytuacja się polepsza oczywiście, ale nadal jest bardzo zła. W badaniach takich sondażowych, które pokazują Polskę na tle innych krajów, wypadamy bardzo podobnie do krajów Europy Wschodniej i bardzo źle w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, więc kontekstualizację można ustawiać tutaj różnorako. W każdym razie wygląda na to, że na rok 17, powiedzmy, na ten moment ostatnich badań, bo Bilewicz robi badania co 4 lata, czyli czekamy na 21. Krzemiński robi badania co 10 lat, czyli czekamy na 22. To jest bardzo ciekawe, co nam pokażą te nowe badania po tym czasie, który mamy za sobą, w tych ostatnich 5 latach znakomitej prawda, polaryzacji postaw. Mówimy o badaniach generalnie, o stosunkach Polaków do Żydów, antysemityzmu, filosemityzmu, tak, mówię o badaniach relacji polsko-żydowskich. W związku z czym, patrząc na cyfry, trochę się polepsza, ale spodziewam się, że te badania z kolejnych lat pokażą nam załamanie albo znakomite zmienienie się tej sytuacji. Co ciekawe, w tych badaniach również wychodzi, że to właściwie nie szkoła szkodzi, że jeszcze ci młodzi ludzie, którzy są badani w momencie wychodzenia ze szkoły, mają bardzo niski poziom, czyli czy też mieli w roku na przykład 17 czy 12, czyli wtedy, kiedy były ostatnie te badania publikowane, mieli bardzo niski poziom reakcji negatywnych, natomiast nabierają ich po 10 latach, to wychodzi na przykład w badaniach Ireneusza Krzemińskiego, kiedy już mają za sobą pewne niepowodzenia, wejście w rynek pracy,
Bilewicz mówi o tym, że wpływa na nasz negatywny stosunek do Żydów poczucie, że nam jest gorzej, tak? Czyli ten moment deprywacji. W związku z tym wtedy, kiedy nam się dzieje gorzej, szukamy przeciwnika i tradycyjnie wiadomo, kto wskakuje w to miejsce. W związku z czym może to właśnie nie edukacja jest, chociaż na pewno jest bardzo istotnym czynnikiem poprawczym, ale oczywiście zgadzam się tutaj, że racjonalizacja społeczeństwa, odejście od Kościoła katolickiego jest absolutnie, można się spodziewać, że będzie tutaj przynosić pewne skutki. I teraz wracam do tej strefy kwestii kontaktu. Tak? I festiwalu. Festiwal był długo opisywany jako festiwal Polaków dla Polaków, w którym Żydzi nie mieli wiele do powiedzenia. Ale to się zmieniło z czasem i w tej chwili właściwie analizy tego zjawiska już dość jednogłośnie przyznają, że stało się to bardzo ważne miejsce dla Żydów. Że jest to miejsce oczywiście jakiegoś przeżywania uczuć nostalgicznych, więc można do tego jak najbardziej podejść również krytycznie, ale generalnie można by było przejść poza taką takie podejście podejrzliwe i zobaczyć dwukierunkowość tego wydarzenia, że jest to właściwie spotkanie, że to jest miejsce konstruowania tożsamości tych, którzy przyszli z diaspory albo z Izraela do kraju przodków i próbują sobie zrozumieć, co tu się wydarzyło, kim są. Ale też Żydów polskich, którzy odkrywają swoją żydowskość. Tak? Pamiętam Stanisława Krajewskiego, który jest jedną z takich osób, który mówił, że festiwal jest najważniejszym miejscem dla Żydów w Polsce w tej chwili. Więc Katka Reszke, Anna Maria Orla-Bukowska, to są ludzie, którzy jakby przeglądnęli to na różne sposoby, czy Jonathan Weber. I widzą w innych tego rodzaju wydarzeniach możliwość spotkania się, czyli taką właśnie szansę, tak? Szansę na zrozumienie siebie i spotkanie się twarzą w twarz, a nie ideologia wobec ideologii, historia wobec historii, jakaś abstrakcyjna grupa wobec innej abstrakcyjnej grupy. I chcę powiedzieć, że oczywiście tego rodzaju zdarzenia mogą służyć, prawda, takiemu łagodzeniu paniki moralnej po Holokauście. Tutaj wbrew sobie użyję tego terminu filosemityzm, więc byłby to taki przejaw filosemityzmu kojącego, tak, albo budowania tego pozytywnego autowizerunku Polaków, czyli był taki filosemityzm narcystyczny, ale skądże chcę powiedzieć, że dla wielu osób jest to moment, czyli taki moment spotkania z kulturą żydowską, opowiedzenia się po jej stronie, jest sposobem kontry wobec ksenofobii swojego własnego środowiska, nie mówię też o społeczeństwie, ale mówię węziej, swojego środowiska, swojej rodziny, swojej wsi. Więc jest to gest sojuszniczy, czyli był filosemicznym zjawiskiem sojuszniczym do własnej emancypacji, do własnego budowania własnego projektu bardziej demokratycznego, bardziej realnego życia. Tak, bardzo Eryka Lehrer wspominała, że bardzo często na tym festiwalu spotykała środowiska LGBT, które często również ujawniają się jako środowiska żydowskie, tak? czyli w barach LGBT mówiła, że bardzo wiele osób mówiło, że my jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy LGBT, jesteśmy też Żydami, tak? Czyli ten inny w Żydzie jest rodzajem sojusznika mojego własnego kłopotu z moją innością. Więc widzę wiele szans na dobry ciąg dalszy tych relacji. I nie wylewałabym dziecka z kąpielą tam, gdzie one mogą się narodzić, mogą się wydarzyć. No. Tak, mnie interesują warunki tego spotkania, ale nie będę rozwijać. Tak, bo już niestety, drogie i szanowne panie, no czas nasz dobiega końca. Ja jestem niezwykle wdzięczny paniom za rozmowę i za jej merytoryczną zawartość, a także za akcenty polemiczne, zdrowe, normalne. No tak powinna wyglądać dyskusja poważna na poważny, a to niewątpliwie jest jeden z najbardziej poważnych tematów, jakie mamy, nasze relacje nie tylko ze społecznością żydowską, ale z innymi mniejszościami, także kulturowymi, obyczajowymi. To wszystko można i tak postrzegać i dlatego bardzo jestem zbudowany tą naszą rozmową.
i na tych komplementach niewymuszonych. Chcę zakończyć nasze spotkanie, podziękować też organizatorowi nieustająco, który już przez drugi rok cykl tych debat o stosunkach polsko-żydowskich, nieżydowsko-żydowskich prowadzi, organizuje, przygotowuje dla Państwa, dla odbiorców, nawet teraz w trudnym czasie pandemii, kiedy samo muzeum jest może i zagrożone egzystencjalnie wskutek pandemii. Więc wszystko to razem, chociaż nie nastraja może tak bardzo optymistycznie na krótką metę, to jednak na dłuższą metę mam nadzieję, że i nadzieje, o których mówiła pani Elżbieta Janicka i nadzieje, o których mówiła pani Roma Sendyka, jednak się ziszczą. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, w otwartym muzeum.